Czy olej rzepakowy sprzedawany w Polsce pochodzi z Polski? Otóż niekoniecznie. Dlatego, że reklama oleju rzepakowego jest tak skuteczna, że bardzo wiele osób kupuje olej rzepakowy i rolnicy w Polsce nie nadążają z uprawianiem rzepaku. W związku z tym nie tylko Polska, ale w ogóle cała Unia Europejska importuje albo nasiona rzepaku, albo gotowy olej rzepakowy. Więc jeżeli kupujesz olej rzepakowy, niezależnie od tego, jak się nazywa, jak atrakcyjną ma nazwę kojarzącą się z Polską, to jest bardzo prawdopodobne, że ten olej rzepakowy wcale nie pochodzi z Polski, tylko pochodzi z jakiegoś innego kraju. Oto dane, które znalazłam na stronie niemieckiej organizacji, która zajmuje się analizami globalnego rynku upraw rzepaku, przewiduje też, jakie będą uprawy, importy i inne sprawy związane z rzepakiem w przyszłości. I według tych informacji, to są informacje z marca 2021 roku, najwięcej rzepaku sprowadzamy my jako Unia Europejska z Kanady i z Australii. To całkiem bezpiecznie brzmi. Myślę, że gdybym powiedziała, że sprowadzamy z Chin, to poczulibyście większy niepokój, ale oczywiście w przypadku Chin, który jest jednym z największych producentów rzepaku, stosuje się tam zarówno nasiona modyfikowane genetycznie, jak i wiele pestycydów i innych chemicznych substancji na plantacjach, na wielkich przemysłowych plantacjach rzepaku. Ale w Australii i w Kanadzie jest dokładnie tak samo. Dlatego, że w Australii i w Kanadzie uprawy modyfikowane genetycznie są legalne, dozwolone, a rośliną o największym zasięgu, areale, o największych uprawach modyfikowanych genetycznie jest właśnie rzepak oraz soja w Kanadzie i w Australii. To znaczy, że jeżeli sprowadzamy z Kanady i z Australii nasiona rzepaku lub olej rzepakowy, 90% rzepaku uprawianego w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych to jest rzepak modyfikowany genetycznie, to znaczy, że sprowadzamy genetycznie modyfikowane nasiona oraz olej rzepakowy, co jest zgodne z prawem. Bo słyszeliście na pewno, że w Polsce nie można uprawiać roślin ani żadnych organizmów genetycznie modyfikowanych, ale prawo nie ma nic przeciwko temu, żebyśmy sprowadzali gotowe nasiona genetycznie modyfikowane albo produkty, na przykład paszę zrobioną z dodatkiem genetycznie modyfikowanych roślin. Więc olej rzepakowy sprowadzany z Kanady i z Australii na 90% jest genetycznie modyfikowany i ponieważ na wielkich plantacjach świata stosuje się bardzo obficie pestycydy, to jest też bogaty w pestycydy, a ponieważ przy wielostopniowej produkcji, skomplikowanej, złożonej produkcji oleju rzepakowego, rafinowanego, używa się bardzo wielu substancji chemicznych, to wszystko w tym oleju potem można znaleźć. Znalazłam też informacje z zeszłego roku, 2021, dotyczące importu już do Polski rzepaku, więc sprowadziliśmy 210 tysięcy ton nasion rzepaku. To jest wzrost o 11% w stosunku do poprzedniego roku. Mówimy o 2021. I jeszcze jedna informacja, to jest najnowsza informacja z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z marca tego roku, 2022 roku. To jest specjalne opracowanie Ministerstwa Rolnictwa pod tytułem Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi. I w tym sprawozdaniu Ministerstwa Rolnictwa jest napisane, że jednym z głównych artykułów importowanych do Polski są nasiona rzepaku oraz olej rzepakowy. To znaczy, tak jak mówiłam, że jeżeli idziesz do polskiego sklepu i kupujesz olej rzepakowy z polską nazwą na etykiecie, to wcale nie oznacza, że to jest olej
zrobiony w Polsce, to wcale nie oznacza, że jest to olej wyhodowany, znaczy to wcale nie oznacza, że jest to olej zrobiony z nasion uprawianych w Polsce, które nie są genetycznie modyfikowane, tylko istnieje możliwość, że olej rzepakowy sprzedawany w Polsce pod polską nazwą został sprowadzony z Kanady, albo z Australii, albo z Ukrainy, albo z Chin, albo z jeszcze innych krajów, że powstał z nasion genetycznie modyfikowanych oraz na 100% zawiera pozostałości kwasu erukowego, zawiera pozostałości heksanu, to jest rozpuszczalnik, o którym za chwilę opowiem, czyli chemiczna substancja, zawiera pozostałości pestycydów oraz innych chemicznych substancji użytych do wytworzenia tego oleju.